niedzielę po objawieniu pańskim czytamy tekst biblijny z drugiej księgi Mojżeszowej, z 33 rozdziału, od 17 do 23 wiersza. I rzekł Pan do Mojżesza, także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I rzekł Mojżesz, proszę, pokaż mi chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skale, a gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę, a gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Rozmowa Mojżesza z Bogiem. Modlitwa człowieka, który pragnie zobaczyć Pana Boga, który pragnie, aby jego wiara została potwierdzona przez oglądanie Najwyższego. Pokaż mi, Panie, chwałę swoją, mówi Mojżesz. Bóg Starego Testamentu jest Bogiem ukrytym, dlatego Mojżesz nie może oglądać twarzy Boga. Może go oglądać jedynie z tyłu, może oglądać jego plecy. W Jezusie Chrystusie Bóg przychodzi jako Bóg objawiony. Ten, kto widzi Chrystusa, widzi Boga. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, mówi Jezus. A więc ten, kto widzi Jezusa położonego w żłobie w Betlejem, ten, kto widzi Jezusa, który idzie przez Judeę, idzie przez Galileę, kto Jego dotyka, kto Jego słucha, ten ma do czynienia z Bogiem. A w końcu ten, kto chce zobaczyć prawdziwą twarz Boga, musi stanąć pod krzyżem na Golgocie. Tam Bóg objawia siebie w całości, objawia swoją chwałę, która jest poniżeniem. Nie rozumieli tego ludzie. Dlatego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, przychodzą do Jezusa pewnego dnia i proszą, Panie, spraw, abyśmy mogli usiąść jeden po Twojej prawicy, drugi po Twojej lewicy. A Jezus mówi, nie wiecie, o co prosicie. Zobaczyć chwałę Boga, to zobaczyć Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa, który umiera dla nas, dla naszego zbawienia. Jezus przychodzi i daje nam się poznać, daje nam odczuć swoją bliskość. Możemy stanąć na skale Golgoty i tam dostrzec Jego obecność. O tym właśnie mówi nam druga niedziela po objawieniu Pańskim, druga niedziela po Epifanii. Możemy oglądać Boga. Bóg jest tym, który jest blisko nas. Znalazłeś łaskę w oczach moich, mówi Pan do Mojżesza i do nas także. Obyśmy tę łaskę Bożą potrafili wykorzystać.